witajcie bracia i siostry. Dzisiaj zwracam się z taką szczególną prośbą, żebyście usłużyli jedni drugim i odpowiedzieli albo na MP3, tutaj do mnie na maila, albo w komentarzach na dole. Żebyście się podzielili waszym poznaniem. Ja mogę wam usłużyć w tej chwili co najwyżej mądrymi pytaniami. O tyle mogę pomóc. Tytuł dzisiejszego odcinka jest utracalność zbawienia. Chciałbym, żebyście podjęli wysiłek napisania kilku zdań, kilkunastu. Kilku to się nie zmieścicie. Może jakiś MP3, może tam w komórce jest taki voice recorder. Cokolwiek tam możecie nagrać, wysłać mi na telefon albo na maila. To będzie w jakimś formacie na pewno do odczytu. Chyba MP3. Albo też parę naście zdań w komentarzach. A ja wam usługuję w ten sposób. Jeśli podchodzimy do tematu utracalności zbawienia. Chciałbym, żebyśmy się nachylili, albo wy nachylili, a to posłuży innym. I tu troszkę podprowadzę. Czym jest zbawienie? Kto kogo zbawia? W jaki sposób zbawia? W jakich wersetach pada słowo zbawienie? Potem, kiedy to poczytacie sobie, poszukacie, to... czyli już padło, że kto kogo zbawia? Czyli w jaki sposób zbawia, na czym polega zbawienie? No cóż, czy są różne zbawienia? No to już tak podpowiadam. No i... czy można utracić zbawienie? Ale jest ukryte takie coś, tego już nie podpowiem. W jaki sposób jesteśmy zbawiani i na czym polega zbawienie? Jeśli to dotrzecie do tego, to myślę, że pewne rzeczy wam się wyjaśnią, bo niektórzy kaznodzieje chyba do dzisiaj jeszcze jasności nie mają. No ale tak to jest, jak 30-40 lat ma się wiedzę. Ale mam nadzieję, że wy odrobicie lekcję szybciej. Zastanawiając się nad tym, napiszcie w sekcji komentarzy albo na maila jakąś rozprawkę może. Może jakieś wersetami możecie pokazać, jakąś linię myśli. Nie musicie kopiować, też mogą być to same takie referencje, czyli Jana, Mateusza, listy, cokolwiek, nie? Spróbujcie usłużyć jedni drugim, napiszcie. Czym jest dla was zbawienie? Na podstawie słowa oczywiście. Realne, też doświadczalne. No spróbujcie. Także nachylmy się nad tematem tego zbawienia. Ja już gdzieś tam poruszyłem, gdzieś tam mam jeszcze w jakimś zasobach nagranie, ale no chciałbym was dopuścić do głosu, do tekstu, do usłyszenia. No i tak chyba będę czasami coś prosił, może, żeby pokazać, komu ja to, co wszystko mówię, po prostu do kogo ja się zwracam. Żeby się nie skończyło tylko na serduszkach i uśmieszkach. Żeby też pokazać braciom, siostrom, którzy gdzieś tu zaglądają, co my sami sobą stanowimy, nie? Jakie mamy wyjrzenie, poznanie. Do usłyszenia. Do zobaczenia w tekście. Do usłyszenia na nagraniach. Być może, a może nie.